Cześć, tu Grzegorz Skawiński i Waldek Tkaczyk. Zespół Kombi. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich widzów i słuchaczy z Polkowic. Piosenki w sobie mają. Być może na tle tych piosenek, które dzisiaj się pojawiają, one są jakieś bardziej dostępne dla przeciętnego odbiorcy. Tak mi się wydaje, nie są specjalnie jakieś skomplikowane i tekstowo, i muzycznie. Takich piosenek ludzie chcą słuchać, tak jak ktoś powiedział w Rejsie chyba, nie wiem, Maklakiewicz, że ludzie chcą słuchać tych piosenek, które już znają, które kiedyś słyszeli. I to jest prawda. Gdzie te dziewczyny? Gdzie się podziały nasze wspomnienia? Znanych szalonych wspania. Najczęściej to tak bywa, tak mi się wydaje, że wykonawca najbardziej lubi swój pierwszy przebój. Moim pierwszym przebojem była piosenka Zielone wzgórza nad Soliną. I ta piosenka jest mi bardzo bliska, zwłaszcza, że ludzie tę piosenkę pamiętają, a ja przy okazji jestem obywatelem honorowym Soliny z legitymacją numer 1. I ta piosenka jakoś tak od niej się zaczęło, chociaż nie podobała mi się i nie chciałem jej nagrywać. Nie chciałem, miałem jakiś taki dystans do tej piosenki, bo ona taka sentymentalna, spokojna, a ja wtedy się rock and rollem raczej interesowałem, ale nagrałem i nie żałuję, okazuje się. Bardzo dziękujemy organizatorom, bardzo dziękujemy policji za świetnie przygotowaną zabawę. Zadania były na miarę policji, na miarę naszych możliwości. Daliśmy radę, tak nam się wydaje. Trochę nam w tym ubieraniu munduru nie wyszło, bo akurat, bo ja jestem takiej postawy, że ten mundur trochę dla mnie nie pasował, nie? Dlatego żeśmy przegrali, ale tak byśmy na pewno wygrali. Czy ma pan takie płytki? Tak. Świetnie. Ale inne. Kochanie, zrób coś. Pan powiedział, że nie ma. Ale to nie ja powiedziałem, to ten pan powiedział. Ty powiesz, że raz powie nie ma. Nie ma. Widzisz inne głosy? Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma! I do domu! To jest wszystko zależy od weny twórczej, która jest. Czasami pisze nam się taki numer bardzo szybko, a czasami na przykład mamy taki numer w zwykły dzień w USA, gdzie on czekał prawie 2 lata na to, żeby... Trzy lata. Tak. Trochę czekał, trochę leżał w szufladzie i dojrzewał, jak pomidory na oknie. Ja robię scenografię. I Dominko poszło. Że to bardzo różnie bywa, bardzo różnie. Oho, a tu jakiś lokalny taniec. Polkowiczak. Na dwie nóżki? Ale mi ciśnienie piło. Nigdy nie jest 2 razy tak samo. Więc nawet jeżeli mamy taki czas, że jeździmy z jedną ramówką, czyli z danym zestawem skeczy,
to i tak zawsze na scenie może się wydarzyć coś, czego nie było wcześniej, co może pozostać w skeczach. Nigdy nie ma dwóch tych samych występów. Ja mogę powiedzieć, że za każdym razem jest inaczej. Tak, no już zgadzam się. Każdy kolega się ze mną zgadza, chyba bardzo tęskni za domem. Każdy występ jest inny, każdy wywiad jest inny. Nigdy podczas wywiadu jeszcze nie ułożyłem wszystkich, nigdy mi się wszystkich nie udało tych ulotek ułożyć. A teraz proszę bardzo, w końcu, Polkowica, 2014. Pozdrawiamy. Przyjechałyśmy specjalnie do Polkowic na koncert Ewy Farnej. Ja bardzo lubię imprezy plenerowe, bo wtedy można się pokazać też publiczności, która normalnie by nie przyszła na mój koncert. Przychodzą na przykład akurat dzisiaj na kombi, przychodzą wcześniej, zjedzą parówkę albo kiełbasę i patrzą, jaka ta Farna naprawdę jest. I to jest fajne, bo tak jest jakaś tam możliwość, że można zdobyć na przykład jakiegoś następnego fana. Choćby chodziło o jednego czy dwóch, to warto. Lubię komercyjne utwory, lubię śpiewać melodyjne piosenki dla ludzi, więc to mi nie przeszkadza. Jestem lwem, więc w ogóle mi nie przeszkadza być w centrum zainteresowania. Ale jednak chciałabym, żeby ciągle na pierwszym planie była muzyka i nie mam tak, że potrzebuję być offowa, potrzebuję być alternatywna i absolutnie nic innego mnie interesuje oprócz muzyki. Ale lubię lato, bo wtedy gramy najwięcej koncertów i możemy się ludziom przedstawić z tej muzycznej strony przede wszystkim, a nie tylko z prasy. Razem być już dzisiaj, kochać cię za późno już. To jak chyba po nas widać, że my mamy już prawie 40 lat na scenie, to chyba nam tej energii nie zabiera, a dodaje. Ja też myślę dokładnie to samo, że scena to jest adrenalina. No i ci, którzy już nie czują tej adrenaliny, to my się powinni się z nią pożegnać. My jeszcze ją czujemy, w związku z tym gramy dalej. Lubimy to, co jest nowe i to w każdym gatunku muzyki, to znaczy muzyki popularnej raczej, bo ja mówię w sensie ogólnym, bo poważną muzyką nie zajmujemy się na przykład tak bardzo w sensie, żeby słuchać tego i tym się interesować. Natomiast wiemy, kto to jest Penderecki na pewno też, ale interesują nas głównie nurty w muzyce pop, rock, tego typu rzeczy i słuchamy tego w zasadzie od urodzenia, także mamy szerokie spektrum zainteresowań. My tak do końca nie znamy tej recepty, my po prostu robimy swoje, my kochamy grać, my chcemy grać. Robimy to, co uważamy za stosowne w danym momencie, jeżeli chodzi o nowe piosenki. Realizujemy się w różnych nurtach, bo przecież od popu po mocnego rocka w naszej historii. Także nie mamy tej recepty takiej, że powiedzmy, otwieramy sobie tutaj podręcznik i mówimy, teraz robimy hita. I tu czytamy sobie, bo mamy receptę. To jest tak ulotne, że nie wiadomo, na czym polega, a to, że akurat w naszym wypadku tak się dzieje, no to tym lepiej.
Ja muszę powiedzieć tylko tyle, że nie wiem, chyba polega to na tym, żeby kochać to, co się robi i nie za dużo nomen omen kombinować, nie? Tylko być w miarę szczerym w tym, co się gra. I to zawsze potem wraca, jest feedback od publiczności, więc myślę, że to tyle możemy powiedzieć. Kocham Cię, za późno już, bo to przyszło.